Dzisiaj zaprezentujemy świetny napój, który w krótkim czasie pomoże Ci pozbyć się toksyn z organizmu. Tak naprawdę to wiele osób ma w swoim organizmie sporo toksyn. Bardzo często winę za to ponosi nasz sposób odżywiania się. Jeżeli wydaje Ci się, że zdrowo się odżywiasz i ta sprawa Ciebie nie dotyczy, to poniżej prezentujemy 8 symptomów, które świadczą o tym, że w organizmie zgromadziły się toksyny. Bezsenność. Mała ilość energii. Problemy z zatokami. Biały lub żółty język. Problemy skórne NP. Trądzik, wypryski. Ból głowy. Tłuszcz gromadzący się w talii. Przegrzewanie się organizmu. Pamiętaj o tym, że jeżeli nic nie zrobimy z toksynami, które nagromadziły się w naszym organizmie, to mogą one przynieść poważniejsze konsekwencje niż ból głowy czy bezsenność. Do poważnych konsekwencji możemy zaliczyć choroby nowotworowe. Problemy z krążeniem. Choroby zatok. Borelioza. Choroby nerek. Choroby wątroby. Choroby płuc. Grzybica. Opryszczka. Alergia. Dlatego jeszcze raz podkreślamy, że warto pozbyć się toksyn ze swojego organizmu. Poniżej prezentujemy świetny przepis na napój, który pomoże zniwelować toksyny. Pamiętaj tylko, że działa on moczopędnie, więc nie pij go w dzień, w którym masz sporo spotkań na mieście czy jakiś ważny wyjazd. Dodatkowo warto w tym czasie jeść lekkostrawne produkty, a także pić dużą ilość wody mineralnej. Napój oczyszczający. Wszystko, czego potrzebujesz, to sok z cytryny, 2 łyżeczki. Ocet jabłkowy, 2 łyżki. Cynamon, 1 łyżeczka. Miód minus 1 łyżka. Woda, 250 ml. Wszystkie składniki należy dokładnie ze sobą wymieszać i wypić zaraz po przebudzeniu. Zobacz także, warto jednak troszkę bardziej przygotować się do tego procesu i skorzystać z któregoś z dwóch poniższych przepisów na koktajle, które skutecznie oczyszczą nasz organizm. Koktajl H1. Wszystko, czego potrzebujesz, to świeży ananas, cytryna, 2 łyżki chlorelli, alga. Jeden łyżka witaminy C. Jeden łyżka zmielonych nasion ostropestu. Pęczek liści kolendry. Garść skrzypu polnego. Dwie łyżki suszonych pokrzyw. Imbir. Posiekane natka pietruszki. 1/4 łyżeczki soli kamiennej gruboziarnistej. Woda krzemowa. Do garnka wsyp skrzyp polny i zalej go 0,7 litra wody źródlanej. Następnie wsyp sól i po wymieszaniu zostaw na noc. Do blendera wrzucamy kolendrę, pietruszkę, imbir, pokrzywę, cytrynę, ostropest, chlorellę i pokrojonego ananasa.
Całość zalewamy wodą krzemionkową i dokładnie blendujemy. Uwaga, wykrzyknik. Koktajl należy pić bardzo powoli przez cały dzień. Najlepiej wypić go w czasie 12 godzin. Nie zapomnij o piciu dużych ilości wody, a także o aktywności fizycznej. Najlepiej poskakać na skakance lub trochę pobiegać. Odpuść sobie w tym dniu dania ciężkostrawne. Jakie efekty można zauważyć po wypiciu koktajlu? Poprawa stanu skóry. Poprawa jakości snu. Poprawa koncentracji. Zastrzyk energii. Zmniejszenie masy ciała. Koktajl H2. Ten koktajl, a właściwie to napój, jest bardzo prosty w przygotowaniu. Nie potrzebujesz dużej ilości składników jak w przypadku pierwszego przepisu. Wszystko, czego potrzebujesz, to pół cytryny. Oliwa z oliwek. Wyciśnij sok z połówki cytryny i dodaj do niego taką samą ilość oliwy. Dokładnie wymieszaj i wypij przed śniadaniem. Ten napój świetnie działa na wątrobę. Oczyszcza ją z dużej dawki toksyn i sprawia, że wątroba zaczyna lepiej przyswajać składniki odżywcze. Niestety nie każdemu będzie smakował ten napój, dlatego dla pewności naszykuj sobie szklankę z wodą do popicia. Aby detoks przyniósł jakiś efekt, pij ten napój przez 3-4 dni pod rząd. To ważne, ponieważ po wypiciu jednej porcji napoju detoks waszego organizmu będzie mało skuteczny.